Z nami jest Wojciech Ferenc. Wojtek, były takie momenty, że ręce składały się same do oklasków, jak graliście, ale też były w tym meczu takie momenty, że widziałem, że trener Makowski miał ochotę niczym Andrea Gianni uderzyć w was, może nie w was, ale do boisko piłką pokazać, jak trzeba uderzyć. No dużo dzisiaj sinusoida w waszej grze. No tak, pierwsze dwa sety to no zupełnie nie taka gra, jaką chcemy prezentować. To jest klasyczny przykład tego, aby takie właśnie rozegrane sety jak najszybciej wymazać z pamięci i wracać do pracy. Cieszy to, że w tym trzecim i czwartym secie wróciliśmy do swojego optymalnego poziomu i ta gra wyglądała zdecydowanie lepiej. No przespaliśmy początek w tiebreaku i to już niestety rzutowało na końcowy wynik meczu. Wy niczym Polska-Słowenia, wybiliście tą Polską niestety w tym meczu. Ja zanim przejdę do całego zespołu, chciałbym o waszym rozgrywającym porozmawiać, bo miał wejście, powiem tak, może i powolne, ale jak się rozkręcił, to w rozegraniu było świetnie. W zagrywce też bardzo, mówiąc kolokwialnie, siedziała mu piłka. On na treningach też tak wygląda, też wygląda dobrze właśnie pod takim względem, nie wiem, motorycznym. Dobrze tak też na treningach to wygląda? Tak. Muri bardzo fajnie się tym wyróżnia, prawda? To jest rozgrywający, który oprócz dobrego rozegrania ma też parę innych atutów. Dobrze blokuje, jak sam wspomniałeś, bardzo dobrze zagrywa. Jeżeli faktycznie jest ten dzień, kiedy ta piłka mu siedzi, kiedy podrzut i wszystko jest na swoim miejscu, to jak widać, potrafi być naprawdę w tym polu groźny, a to jest nam bardzo potrzebne, prawda, bo musimy mieć jakiś taki atut, nie tylko w postaci rozegrania, ale też i tej sile ofensywnej i on bardzo fajnie się to wszystko wpisuje. W kilku zespołach już grałeś, plus Lidze, w kilku zespołach byłeś, z kilkoma trenerami współpracowałeś. Powiedz tak szczerze, mocno zostaliście w kość tego lata z trenerem Makowskim i właściwie jeszcze troszkę jesieni mamy teraz. Mocno wam dał po tyłkach? Szczerze, powiem tak, jesteśmy przyzwyczajeni do ciężkiej pracy w tym okresie i ta praca była bardzo mądrze przeprowadzona. Kiedy musieliśmy przycisnąć, było to robione. Kiedy potrzeba było odpoczynku, widać było w nas zmęczenie, trener wiedział, kiedy odpuścić i teraz właśnie zbliża się ten okres, kiedy będziemy troszeczkę schodzić z obciążeń, z wytrzymałości i łapać tą świeżość. Pomimo tego, że wydaje mi się, że i tak motorycznie nie wyglądamy źle. Jest jeszcze parę rzeczy do poprawy, do pracy, nie tylko z fizycznej strony, ale przede wszystkim technicznej. I na tym się musimy skupić. Dzisiaj fajna lekcja, mecz prosto z autobusu niestety, ale ważne, że potrafiliśmy się po dwóch setach odbudować. No właśnie, wasz zespół to jest taka mieszanka rutyny z młodością. Jest Dawid Murek, jest Michał Ruciak i są tacy zawodnicy jak Wojtek Ferenc, cały czas młody Wojtek Ferenc, jest libero Bonisławski, Żurek i tak dalej, Murilo Radkiem, przecież też jest młodym zawodnikiem. To taka fajnie udało się trenerowi Makowskiemu chyba stworzyć taką ekipę, ani za młoda, ani za stara, tak powiem. Na pewno i biorąc pod uwagę to, jak była przeprowadzana polityka transferowa, to trzeba uchylić czoła właśnie trenerowi i zarządowi, bo wyglądało to naprawdę dobrze, więc cieszymy się, że jesteśmy w takim, a nie innym składzie. Wiemy, jakim potencjałem dysponujemy. Teraz wszystko w naszych rękach, trzeba to wykorzystać. No właśnie, nie lubię przed sezonem za bardzo pytać, na co was stać, bo sam mówisz, obciążenia i tak dalej, ale ja zapytam o coś innego. Zapytam o atmosferę, jaka panuje w szatni Łuczniczki Bydgoszcz. Były jego karty, były różne inne rzeczy. Ja znam zespół z Bydgoszczy wcześniej, Transfer Delecte, że oni mieli chrzest. Czy w tym wakacje było skakanie do basenu, czy może wymyślono wam nad dom coś innego? Był chrzest przeprowadzony w Cetniewie, nie będę zdradzał, co tam się działo, bo to niestety jest zabronione, taką ścisłą klauzurą tajemnicy zaostrzone, natomiast atmosfera jest bardzo fajna, trzeba przyznać. To widać, że to jest klub z tradycjami nie tylko siatkarskimi, ale zawodnik, który tam przychodzi, wie, że jest w profesjonalnym klubie. To czuć, tak? I ta atmosfera, wiadomo, że boisko też ją będzie budowało. Jeżeli będziemy wygrywać, będzie dobra. Ale prawdziwą drużynę poznaje się po tym właśnie, co się dzieje, kiedy nie idzie, kiedy nie wszystko układa się po myśli. No mi się wydaje, że też dzisiaj właśnie atmosferą wyszliśmy z tych dwóch naprawdę kiepskich setów, więc oby tak było dalej, tak? Jest wesoło i jeżeli chodzi o przegry całego sezonu, na pewno nie ma się o co martwić. Makowski lubi pracować z mężczyznami, lubi także pracować z kobietami. Ja się tak zastanawiam, czy trener Makowski, nie wiem, zauważyłeś w nim coś takiego, co by, nie wiem, próbował przeszczepić siatkówki damskiej, trochę trenera damskiej siatkówki, czy on totalnie jakby oddziela, to coś wam wspominał? Mówił coś o tym, jak dziewczyny trenował? Szczerze, nie było nic takiego. Zresztą ja też sam nigdy wcześniej nie miałem przyjemności trenować z trenerem, który wcześniej prowadził kadry żeńskie. Natomiast trener Makowski to jest przede wszystkim osoba, która działa na naszą psychikę, prawda? On
pracuje z nami, jeżeli chodzi o pewność siebie i na tym chce zbudować naszą jakość, bo ta mieszanka młodości z doświadczeniem, o której wspomniałeś, to dysponuje nie tylko potencjałem, ale już jakimś doświadczeniem, tak? To są też zawodnicy, które pewnie umiejętności mają wypracowane i teraz tylko po prostu trzeba to połączyć. A najczęściej, albo w 90% zawsze to rozgrywa się w głowie i tutaj trener Makowski naprawdę wykonuje kawał dobrej roboty. Zahaczę jeszcze o temat reprezentacji. Ty o tą kadrę się kiedyś ocierałeś. Byłeś, można powiedzieć, blisko, bo gdzieś byłeś w orbicie zainteresowań trenera. Bolało cię, jak oglądałeś, a jeżeli nie oglądałeś, to na pewno znałeś wynik ze Słowenią. Bolało cię to, co działo się w Pucharze Świata. I jak ty podchodzisz do słów, nawet chociażby Macieja Jarosza, eksperta, że trzeba zwolnić Antigę? O, ja bym chciał tutaj stronić od jakichkolwiek ocen, tak, bo nie w naszej gestii jest ocena trenera. Na pewno trzeba przyznać, że sezon kadrowy był bardzo wymagający w tym roku i Puchar Świata był bardzo wyczerpującym turniejem, który pokazał, że jeden, dwa mecze w zasadzie do samego końca mogą zaważyć o końcowym wyniku, więc chłopakom trzeba oddać to, że walczyli do samego końca. Nie można im odmówić niczego, bo ciężko jest jeszcze rok po zdobyciu tak ważnego trofeum jak Mistrzostwo Świata utrzymać cały czas tak wysoki poziom, prawda? Więc widać troszeczkę było, że zabrakło paliwa, ale no tak jak wspomniałem wcześniej, to jest naprawdę 5 miesięcy ciężkiej harówy, bo miałem przyjemność kiedyś coś takiego właśnie przechodzić, więc ja i tak jestem pełen wrażenia, że Puchar Świata wygląda tak, a nie inaczej. Na mistrzostwach Europy no, zabrakło w zasadzie dwóch piłek, tak? I gralibyśmy dalej, cieszylibyśmy ich się grą, a tak to no niestety teraz mamy to troszeczkę w naszej mentalności, że kiedy nie potoczy się wszystko tak, jak byśmy chcieli w różowych barwach, to lubimy na chłopakach wieszać psy, a trzeba im naprawdę oddać, że wykonali kawał dobrej roboty. Cóż, no walczą dalej, mają szansę w styczniu, wierzę w nich mocno bardzo. Ja nigdy nie grałem zawodowo, więc nie będę się też mądrzył, wypowiadał, natomiast powiedz mi, jak to jest, grasz cały sezon klubowy, potem tyraż jak był na kadrze reprezentacyjnej, co teraz ci zawodnicy twoim zdaniem, co ty byś potrzebował? Bardziej odpoczynku, nie wiem, tygodnia, dwóch, jak to twoim zdaniem powinno teraz wyglądać, jak ty byś się, nie wiem, zachowywał, co ty byś potrzebował w takim momencie, gdybyś był w tej kadrze na przykład? Liga zaczyna się teraz tak wcześnie, szczególnie dla nich, że ciężko tu mówić o jakimkolwiek odpoczynku, natomiast moim zdaniem kluczowe będzie to, by chłopaki wykonali bardzo dobrą robotę właśnie mentalną, bo oni są teraz w takim stanie mentalnym, podejrzewam, że no nie życzymy tego nikomu, tak? Bardzo blisko na Pucharze Świata, tutaj po takim boju ze Słowenią, jeszcze w tiebreaku przegrana w zasadzie o włos, to jest najgorsze, co może przydarzyć się siatkarzowi, więc wydaje mi się, że oni przede wszystkim będą musieli odbudować swoją pewność siebie, tak by w styczniu zagrać to, co potrafią, czyli tak jak grali na Mistrzostwach Świata, więc życzymy mi tego, by po prostu jak najszybciej odbudowali się psychicznie, bo zdrowie na pewno jest, tak? To jest najmłodsza kadra w historii, więc oni na pewno jeszcze pograć mogą trochę na takich obrotach, ale no, odpoczynek na pewno też im przyda. Także trzymajmy za nich kciuki, bo teraz jest właśnie najważniejszy okres, by teraz okazać im wsparcie, a nie wieszać na nich psy. To krótko, jak zagramy na swoim poziomie, to z Berlina wyjedziemy z tarczą, a nie na tarczę. Oczywiście, ja jestem tego przekonany, zresztą chłopaki pokazali to nieraz, tylko po prostu, no musimy w nich wierzyć, zaufać, bo innej drogi nie ma.